Jak dziewczyn sobie załatwić Kasia pomocy? Nie da się załatwić sobie dziewczyny. Siema, pracujesz dzisiaj, czy chłopaków? Musisz jakąś poznać, spotkać, albo musi ci się jakaś spodobać. Tinder. Co ty mu k***a Tindera proponujesz, jak on pewnie podstawówkę ledwo kończy? Uspokój się. Nie Tinder. Znajdź sobie jakąś dziewczynę w szkole, która ci się podoba. Jeżeli żadnej nie ma, to może gdzieś indziej. I po prostu spróbuj z nią pogadać. Zaprosić ją gdzieś może na lody, do kina, na spacer. Możesz jej dać jakiś kwiatuszek. Remo jak cię wyrwał? Remo mnie zaprosił na kawę, a ja powiedziałam, że idziemy na piwo. Bo nie pijam kawy i nie chodzę na spacery. Także... A Remo daje ci kwiaty? Nie, bo ja nie lubię haszczy dostawać. Bardzo nie lubię dostawać kwiatków. Uważam, że kwiatki to jest najgorszy prezent, jaki możesz komuś dać. Takie ucięte, to dajesz, za 3 dni to jebie w chacie i śmierdzi i trzeba wyrzucić. A takie doniczkowe, skazujesz mnie na poczucie winy, że zabiłam tego kwiatka. A ja zawsze morduję te kwiatki, nawet jak je podlewam. Kaktus ze mną nie przeżył. Ja wolę dostać czekoladę, kinderka, zabrać mnie do restauracji, lubię. Remo zawsze jak wychodzi z domu, to później mi przynosi jakiś prezent. I ja to lubię i sobie zawsze robimy prezenty. Na przykład przynosimy sobie kinderka, albo knopersa, albo jakieś piciu. Ja mu kupiłam truskawki i jogurcik mu kupiłam, jak byłam na zakupach. Gdzie znaleźć taką jak ty? Nie wiem, przed kompem pewnie siedzi i gra w gry. Kup sobie sztucznego kwiatuszka. Mamy takie na chacie sztuczne, no. Mnie mama zawsze wyśmiewa, że nawet kaktus przy mnie nie przeżyje. Ale to nie wiem, trzeba mieć rękę do kwiatów. Ja nigdy nie wiem, ile temu kwiatkowi mam dać tej wody. To jest za trudne do ogarnięcia dla mnie. I te kwiatki, nie wiem, one raz rosną, raz zdedają. Przelejesz to, za mało mu nalejesz, to zwiędnie. Nie dla mnie. Nie dla mnie. Kotu jak czegoś potrzeba, to miałczy. Kwiatek nie miałczy. On umiera w ciszy. Ty, a może żółwia? Jezus, mój kolega dostał żółwia. Skubany żyje już 15 lat. On bardzo nie lubi już tego żółwia. No, jeszcze 450 dni. Czemu go nie lubi? To tak jakbyś miał nieśmiertelne rybki. Te rybki nie za dużo robią. A musisz je karmić, wiesz, czyścić akwarium, robić dużo wokół nich. I one tam zawsze są. Pytanko, czemu masz deala z AMD, a procka z Intela? Już ci mówię. Jest to bardzo proste. Komputer składam ponad 3 lata temu i mój stary komputer zawierał procesor Intela. Ostatnio napisało do mnie AMD, że chciałby wejść ze mną w współpracę, żebym zapromowała ich nowy procesor. Ja się zgodziłam, w barterze ja również dostałam nowy procesor, Ryzena 9500, chyba coś takiego, 550, nie pamiętam jaki to model dokładnie. Będzie on nową podstawą do mojego komputera, którego składam aktualnie. Jestem już na rozmowach z ziemniakiem. Ziemniak będzie mi składał komputer, chyba tam polecą panowie z budżetem dosyć sporym, więc będę mu dostarczała części m.in. tego procesora i już nowy komputer do streamowania, lepszy, nie ten akurat gracik, co mam teraz, na którym grafikę musimy jechać na najniższą, żeby jakkolwiek działało. I będziemy mieć nowy super komputer do streamowania i do grania. I nie będzie za rok nowy, ponieważ jesteśmy z widzami umówieni, że jeżeli nowego komputera nie będzie do końca września, to w październiku robimy przedłużany stream. AMD nie miało problemu do tego? Nie, no. Jedyny problem to ja mogłabym mieć, że promuję coś, z czego nie korzystam. Ale będę z niego korzystać, tylko po prostu nie jest to tak zrobione w czasie, jak chciałam, ponieważ wysyłka procesora trwała bardzo długo, dłużej niż zapowiadali. Chyba 1,5 miesiąca czekałam w ogóle na ten procesor. No i też ja się później zaczęłam długo zbierać do złożenia tego komputera, no bo wiesz, to nie jest takie hop-siu, żeby pod konkretny procesor zrobić cały komputer. Jeszcze taki, nie znając się za bardzo na podzespołach, to wiesz, taki, żeby wszystko do siebie pasowało. Co tam, Remo? Gdzie byłeś? Opowiadaj. O, w świecie. Usiądź sobie, zapraszam na kanapę dla gości. Nie, pierwszy gość w moim dzisiejszym programie. Ciepło mi. Witamy. Co u ciebie słychać? Spoko. Zrobiłem dzisiaj niebagatela 16 tysięcy kroków. A to ty nie byłeś na rowerze? No, ale odłożyłem rower i chodziłem. Aha, to gdzie chodziliście? To i ówdzie. O, witam drugiego gościa. Chodź, gościu. Widziałem kota osiedlowego bez ogona. Prezenty? No tak, prezenty. Proszę. Co? Spiralki? Jej, dzięki za prezenty. Chcesz wymienić jajo? Wymień, jak to twoje. On zawsze dostaje lepsze zabawki. O! Samochód! Ale gówno. Kolejny do kolei. O kurwa! Zoba! Kolejny szybki samochód. Ja mam kurwa tabliczkę. A ty nie masz strzelby do samochodów? Aha. Ty masz tabliczkę, że tu baner się daje. Nie wiem, mnie cały świat w ja próbuję zrobić chyba. Aj, wygrany i ja drugą połowę czyjąć. Nie. Mhm. Nieprawda, nie było takiej umowy. Była. Nie czas było. Potwierdzi. Ty! Ale ci się mięśnie zakroiły po tym rowerku. No, kształty atlety tu widzę. No a po, o jak na... O Jezus, jak napniesz, to normalnie sześciopak, Remo. Wytłumaczysz mi, jak od roweru sześciopak mi urósł? Nie wiem, ty mi powiedz. Czy ty do łazienki dajesz rower? No. A mogę wiedzieć czemu? Bo muszę go umyć.
I jak planujesz to zrobić? Dać go pod prysznic? Rower, cały rower. Co? Gówno, cały rower chcesz dać pod prysznic? Cały rower, no. Jak się kąpisz, to co, pół? Siebie? Ja się mieszczę pod prysznicem. No, ho, ho, ho. A czemu nie wziąłeś roweru na przykład na te myjnie samoobsługowe, takie z wężem? Gdzie masz sos sojowy? Co? Gówno, czemu nie wziąłeś na myjnie roweru? Tylko pod prysznic. Bo myjnia sama w sobie ma nie, czyli myjnie, czyli tam nie myją. Nie, to jest myjnia. Remek, dlaczego chcesz myć rower pod prysznicem? Przecież zatkasz sobie prysznic. Czym? Ty sama się zatkaj. Kurwa, wstanę do ciebie zaraz. Oh yeah, wstanę do ciebie. Wypierdalaj mnie z tym rowerem spod prysznicem, nie zgadzam się na to. Wstanę do ciebie, oh yeah. Nie zgadzam się na to. Oh, wstanę do ciebie. Remek, Remek! Sprężaj się, bo zaraz odpalam już tą maszynę. Będzie mokra i wtedy się nie wyprowadzi. A możesz mnie jeszcze przekonać? Przekonam cię cichymi dniami przez najbliższy tydzień. Ja dole, ty! Mogłaś tak od razu! Śpisz na kanapie. Co? Ej, pomóż mi! Możesz zamknąć drzwi. Skąd ten bunt? Możesz zamknąć drzwi. Jesteś obrażona? Hama, hama, odobrażenie. Hama, hama, wypierdaj. Wow. Ej, Short, widziałeś, jakie ostatnio mamy wyświetlenia? 1 200 000 wyświetleń w miesiącu. Kozak, ty zarobasz ostatnio, jesteś na tym YouTubie. No, YouTube mi się zaczął, uwaga, zwracać. Chcę się zwracać jeszcze, może w sensie nie wszystko, co na niego wydałam, mi się zwróciło, ale zarabiałam więcej, niż na niego wydaję. Stał się opłacalny. Jeżeli ostatnio było 4,5, to teraz zobaczmy, ile jest. Wow, wow, o kurwa. Patrzcie to! Wow! 5 koła! 1,3 miliona! Wow! Stary Japczan zajmie swoje miejsce! Stary Japczan zajmie swoje miejsce. No niekoniecznie, kurwa. Ja uważam, że wszystkich ludzi spotyka to, na co sobie zapracują, na co sobie zasłużyli. Karma wraca. Jakim człowiekiem jesteś dla innych, to w końcu do ciebie wróci. Prędzej czy później. Ja jestem okrutna, dlaczego? Dostał bana, jeżeli się nie mylę, za toksyczność pewnie, albo za coś takiego. Na Japczana tak traktować? Ale ja nic do Japczana nie mam. Mnie chyba nigdy nie obraził, ani niczego takiego mi złego nie zrobił. Ja też mu nic złego nie zrobiłam. Wydaje mi się, że jesteśmy dla siebie neutralni. Ostatnio jak go widziałam na tych wywiadach przed Fame, to się go zapytałam, jak tam ciężko, on, że daj spokój ten. Więc jesteśmy po prostu dla siebie neutralni, ale to nie zmienia faktu, że widać było, co innym zrobił i teraz ponosi tego konsekwencje, wiecie. To nie jest... To tak jakbyście ukradli coś ze sklepu i dostali za to mandat. I mówili, o jak mi ciężko, bo muszę dużo pieniędzy wydać, no. No to się nazywa konsekwencje. Fagata ponosi konsekwencje swoich czynów. I ona mówi, o, ale mnie hejtują. A mówię, no kurwa, zrobiłaś coś złego komuś innemu w życiu. No to karma wraca. Czegoś, czego nie lubię strasznie, to jest, jeżeli ktoś jest hejtowany bez powodu. Czegoś takiego strasznie nie lubię. Wiecie, że ktoś jest wyzywany, żeby go wyzywać, po prostu. Zarabia hajs na płatkach, konsekwencje. Stary, dostać taki hejt, jaki dostaje fagata i jeszcze wstawać co rano z łóżka, no to jest mocne gówno. Jesteś zewsząd hejtowany, zewsząd. Gdziekolwiek nie napiszesz jednego słowa, zawsze dostajesz krytykę. Za coś, co zrobiłeś trochę temu w swoim życiu. Ona musi sobie z tego zdawać sprawę. Ona na 100% czuje się cały czas atakowana. I ja nie mówię, że nie słusznie, ale ty mówisz, że ahoho, bo se dalej zarabia na płatkach. Szczerze to myślę, że ma tyle pieniędzy, że jej te płatki to dużo różnicy nie zrobiły. Ona dostaje za swoje po dupie cały czas. Nie ma miejsca na Twitchu, a stary Japczan nie istnieje, nigdy nie istniał na YouTubie. Bo Japczan na YouTubie był family friendly, bo tam trzeba monetyzację i nie wolno przeklinać. A stary Japczan to ten, co wyzywał, krzyczał i im głośniej, tym śmieszniej na Twitchu. Usłyszałeś mój głos, to od razu się k***wa gotowałeś! Jak on coś mówi? No, psychoza Twitchowa. Psychoza Twitchowa? Czyli mnie też odjebał. Nas to też czeka. Albo już się stało. No już chyba, no, dlatego jadę na wakacje. Ciągle jakaś presja na ciebie, że ty nikogo nie zaczepiłeś przez tydzień, wiesz, takie pojebane. Presja, że przez tydzień kogoś nie zaczepił? W sensie, że presja czatu może, tak? Ja myślałam, że w nim taka presja jest, muszę się do kogoś dojebać. W sensie, na początku tak to zrozumiałam, że on miał w głowie takie, muszę się do kogoś dojebać, szybko, znajdźmy kogoś w tym tygodniu, jeszcze ja się nie dojebać. Ale presję czatu to bardziej bym w stanie była zrozumieć, bo widząc jakby rodzaj czatu u Japczana, to tak. To mogła być taka presja czatu. A skomentuj to, a wypowiedz się na temat tego. Ej, ty tego nie lubisz, co? Bo chłopaki go nie lubią, to ty też go nie lubisz. Pociśniesz mu coś, to ty taki łagodny. No to tak prędzej bym zrobiła. Zagrajmy w grę, jak odpowiesz poprawnie na pytanie, dostaniesz kolejną stówę. Co się stanie, jeśli jasny kamień wrzucimy do Morza Czarnego? Zostanie na powierzchni. Nie, utonie. Zależy też... To nie, będzie mokry. Będzie mokry? Albo ciemniejszy? Nie wiem, nie. Będzie mokry, to moja odpowiedź. To, co się stanie? No kurwa.
A co ma tu kolor? Bo są niektóre takie kamienie, że jak są suche, to są jaśniejsze, a jak je zamoczysz, to się robi taki ciemniejszy. Zajebiście! To dzięki, ja pitole, za 200. Pozdro dla ciebie.